Cześć, cześć. Witam was w kolejnym odcinku programu Tomasz w biznesie. Ja nazywam się Tomasz Gula i dziś porozmawiamy sobie na temat kredytów frankowych. A w zasadzie skupimy się na słynnym banku Getty Nobel Bank. Ale zanim przejdziemy do tego tematu, chciałbym Was zaprosić do obejrzenia, do przetestowania nowego kanału Legal For You Info, w którym poruszamy problematykę inwestycji, prawa i tak naprawdę biznesu na terenie Polski przez obcokrajowców. Jest ten kanał anglojęzyczny, ale mimo to przypuszczam, że również z ciekawością zobaczycie, cóż nowego wymyśliłem, cóż nowego próbuję stworzyć. Zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału Tomasz w Biz Biznesie. Wcześniej zapowiedziałem odcinek dotyczący stresu przed rozprawą. Ten odcinek się oczywiście pojawi, ale planuję go opublikować dosłownie dwa lub trzy dni po publikacji tego odcinka. Dlatego tym bardziej zapraszam do subskrypcji kanału i do, i do obejrzenia tego wspomnianego odcinka. No to zaczynamy w takim razie. Tak więc, jak na samym początku wskazałem, w dzisiejszym odcinku omówię tematy dotyczące ostatnich wydarzeń związanych z restrukturyzacją Getting Nobel Banku oraz e, trzech pytań skierowanych przez Sąd Okręgowy w Poznaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No bo jak pewnie wiecie, decyzja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie przymusowej restrukturyzacji Getting Banku wywołała wiele kontrowersji. Wiele osób. W tym również i ja uważam, że ta decyzja tak naprawdę prowadzi do pokrzywdzenia, prowadzi do pokrzywdzenia praw kredytobiorców frankowych yy, i to na trzech płaszczyznach. Po pierwsze, w kwestii zabezpieczenia roszczeń, możliwości zawieszenia postępowania sądowego oraz egzekucji roszczeń. No i w związku z tym Sąd Grogowy w Poznaniu skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej trzy pytania dotyczące ochrony konsumentów przy, oraz zgodności decyzji BFG z unijną dyrektywą. Jest to uważam bardzo. Rozsądny i odważny krąg ze strony sądu kręgowego w Poznaniu, bo kto jak kto, ale właśnie Trybunał Unii Europejskiej, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej otworzył drogę sądową w sądach powszechnych w Polsce do wygrywania z bankami. Nie, nie ukrywajmy, sądy powszechne wcześniej nie były skore do odfrankowienia umów, do tak zwanego unieważnienia umów frankowych, raczej stały, stały za tą. Ścisłą, jakby argumentacją przedstawioną przez banki. To się na szczęście zmieniło i, i mam nadzieję, że to się też zmieni i CUE w jakiś sposób wymusi ochronę również Frankowiczów, którzy mają lub mieli kredyt w Getty Nobel Banku. No i tak, pierwsze pytanie, tutaj już uściśle, jakie pytania tutaj sąd y, wystosował do CUE. Pierwsze pytanie dotyczyło tego, czy decyzja BFG o restrukturyzacji Getting Banku powinna być zgodna z unijną dyrektywą, być jest zgodna z unijną dyrektywą o ochronie z konsumentów. Sąd chce wiedzieć też, czy BFG w decyzji powinien zadbać o ochronę konsumentów. Bo na mój pierwszy rzut oka, y, no takiej oczywiście ochrony brak. Po drugie, drugie pytanie skierowane do TSUE dotyczy tego, czy wymogi ochrony konsumentów muszą być uwzględniane przy określeniu i realizacji innych polityk i działań Unii Europejskiej, a dokładnie dotyczących przymusowej restrukturyzacji i uporządkowania likwidacji banków. I trzecie, ostatnie pytanie związane jest z prawami konsumentów przyznane dyrektywie, przez dyrektywę 93, i, 93 na 13 i dotyczy tego, czy prawa te mogą być wyłączone decyzją przymusowej restrukturyzacji, o przymusowej restrukturyzacji. Tutaj pani sędzia Anna Mikołajczak zwraca uwagę, że decyzja BFG doprowadziła do zablokowania konsumentom skutecznej ochrony przed stosowaniem przez przedsiębiorców w oferowanych ich umowach kredytu nieuczciwych postanowień. To wynika m.in. z artykułu 135 ustawy o BFG. Jeśli zatem CUE odpowiedziałoby, że decyzja BFG nie powinna naruszać unijnej dyrektywy, a w zasadzie narusza dyre unijną dyrektywę o ochronie konsumentów. To tak naprawdę otwiera to drogę do walki o odszkodowanie za skutki tej decyzji niezgodnej z prawem. Warto też zauważyć, że to już kolejne pytanie sądu cywilnego do CUE w sprawie tych kredytów frankowych w Getin. Ja tutaj pragnę też zauważyć pewne pozytywne sygnały, takie jak rosnąca świadomość i doświadczenie sędziów w kwestiach związanych z kredytami frankowymi, co może naprawdę się przyczynić do bardziej korzystnych dla kredytobiorców orzeczeń sądowych. To widzę na, w swoich sprawach. Widzę też, jak oczywiście dyskutuję z innymi pełnomocnikami, adwokatami, radcami prawnymi, że no, sędziowie coraz bardziej przychylni. Jestem ten mit tego banku, niezwyciężonego banku upada. On w zasadzie już prawie upadł, ale właśnie tylko wychodzę z założenia, że nieliczni sędziowie w jakiś sposób albo nie mogą pogodzić się z tym, że taki Frankowicz jednak może unieważnić sobie umowę kredytową i troszeczkę przez nich przemawia, no nie chcę użyć tego słowa, że zazdrość. Ale mam wrażenie, że czasami właśnie sędziowie kierują się nie aspektami merytorycznymi, ale jakimiś osobistymi. I od razu zastrzegam, nie jest to opinia o całym środowisku, nie jest to naprawdę żadna tutaj przywara, żeby uznawać, że każdy sędzia tak się zachowuje. To są bardzo, bardzo, bardzo sporadyczne przypadki. Okej, okay, to wszystko, co chciałem dzisiaj powiedzieć na temat restrukturyzacji Getting Banku i jej potencjalnych skutków dla kredytobiorców może tych skutków wobec również e, Twojej osoby. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam oczywiście do dyskusji w komentarzach poniżej. E, I do oglądania kolejnych odcinków, w szczególności odcinka poświęconego stresowi podczas rozprawy. I zapraszam do subs subskrypcji kanału. Okej, okay, to już chyba więcej nie będę do niczego zapraszał. Wiecie, co macie robić. Dziękuję Ślicznie. Do zobaczenia. Cześć.